9 lutego ruszamy ze strajkiem generalnym rolników w Polsce. Zachęcam wszystkich, naprawdę wszystkich. Nie możesz tam jechać ciągnikiem, przypnij się do kogoś, tak jak ja również się przypnę, bo asfalty nie dorosły do mojego MTZ. I bardzo proszę o informacje o zbiórkach Bielsk Podlaski Siemiatycze. Jakby ktoś już coś wiedział, to piszcie do mnie. Słuchajcie, konsumenci, ludzie zwykli, kierowcy, ciężarówek, miastowi, my walczymy o was. My walczymy o nas, o wasze dzieci, o nasze dzieci. My nie chcemy pieniędzy z nieba. My nie chcemy, żeby ktoś nam coś zwracał. My chcemy wyprodukować, my chcemy sprzedać i my chcemy, żebyście wiedzieli, że to, co kupujecie w sklepie, jest moje, kolegi, następnego kolegi, a nie jest holdingu ukraińskiego, który jest zarejestrowany na Cyprze, posiada 50 tysięcy hektarów w kawałku i pryska środkami, które zostały wycofane 20 lat temu. 20. Ja już nie mówię o tych środkach, które są wycofywane teraz, bo one są tylko po to wycofywane, żeby nam nasze jabłko wpierdolił robak, bo przecież z Ukrainy przyjedzie jabłko, które nie jest wpierdolone robakiem. O ziemniakach nie wspomnę. Miałam pół hektara ziemniaka. No się ludziom może nie podobało, bo miały dziurki, bo był jakiś tam coś, tam się nie tak ładnie ten ziemniak wyglądał, no bo przecież z Ukrainy są piękne. Jesteśmy drugim producentem ziemniaka w Europie. Nawalili nam ziemniaka z Ukrainy. Co wy kupujecie w sklepie? Mamy swoje pomidory, mamy swoje maliny, mamy nadwyżkę malin. Skąd my jemy maliny? Z Ukrainy, bo tam przecież ich nic nie wpierdoli. My, drodzy przyjaciele, znajomi, nieznajomi, przyszli znajomi, wykończą nas, jak my teraz nic nie zrobimy. No bo my już nie jesteśmy tak naprawdę potrzebni. Przecież jest tam. Bardzo was proszę o czynny udział w tym strajku. Bardzo proszę o zrozumienie wszystkich. Przepraszamy, ale za kilka lat zrozumiecie, po co to było. I mam nadzieję, że uda się nam. Że kolegom z zagranicy też się coś uda. Że nie dadzą nam jakichś ochłapów i my przestaniemy, bo przecież dali nam coś tam. Nie chcemy tego coś tam. Chcemy produkować, chcemy sprzedawać i chcemy wiedzieć, że nasze jedzenie jest chwalone, przynajmniej w naszym kraju. Panie Kołodziejczak, na czyich plecach pan tam doszedł? Na czyich plecach? A teraz siedzisz tam i co robisz? Debilu.